6 maja podczas pierwszej sesji Nowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dokonano wyboru nowego starosty. Na to stanowisko został wybrany Piotr Kapusta z Prawa i Sprawiedliwości, dotychczasowy wiceburmistrz Sędziszowa Małopolskiego. Na pierwszej sesji radni złożyli też ślubowanie. W tej radzie nie będzie dla mnie opozycji. Jestem wdzięczny wszystkim radnym za wybór. Nie ukrywam, że zadania, które przed nami stoją, nie będą łatwe, powiedział nowy szef powiatu ropczycko-sędziszowskiego Piotr Kapusta. Stawiam sobie za główny cel sprawy związane z rozbudową szpitala, z uzdrowieniem całego tego systemu opieki zdrowotnej, tak aby nasi mieszkańcy mieli szybszy dostęp do wszelkich usług. Zwracam też uwagę na rozbudowę dróg, chodników. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Ciągle to nasi mieszkańcy podkreślali na spotkaniach, a powiem, że jestem człowiekiem, który lubi być wśród ludzi i tak będę dalej postępował. Chciałbym, aby też znaleźć takie miejsce, abym nie tylko tutaj ludzi przyjmował, ale abym miał czas przyjechać do każdej miejscowości, jak wójt, burmistrz przyjmuje swoich mieszkańców, aby taki czas znaleźć i również dla nich. Sprawy związane ze szkolnictwem, niż demograficzny, który nadciąga, też na pewno jakieś odniesie ujemne skutki dla naszego szkolnictwa. Dlatego też będzie mi na tym zależało, abyśmy utrzymali te wszystkie szkoły, abyśmy mogli rozwinąć nowe kierunki, tak aby tę młodzież tutaj ściągać do nas, aby ona nam nie uciekała. Ważna rzecz, która też była realizowana u nas w Sędziszowie, w samorządzie gminnym, w Ostrowie, w Iwierzycach, transport. Zależy mi na tym, abyśmy stworzyli taką wspaniałą sieć komunikacyjną, która obejmowałaby cały powiat, aby każdy mieszkaniec mógł z każdej miejscowości dojechać zarówno do dużego miasta, jak i do mniejszej miejscowości. Wierzę też, że kolej aglomeracyjna, która rozwija się w Sędziszowie, w Ropczycach, która łączy wschód-zachód, była też takim dodatkowym łącznikiem dla tych ludzi, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach. Nowy starosta stawia także na współpracę z samorządami gminnymi w powiecie. Taka współpraca na pewno będzie, tym bardziej, że lata poprzednie pokazały, że współpraca w samorządach odnosiła bardzo dobre skutki. Też chciałbym reaktywować konwent burmistrzów, wójtów, abyśmy się wspólnie spotykali, abyśmy mogli wspólne rzeczy ustalać, tak aby ta nasza mała ojczyzna świetnie się rozwijała. Obowiązki wicestarosty powiatu ropczycko-sędziszowskiego będzie pełnił dotychczasowy zastępca wójta gminy Ostrów, Jacek Róg z Prawa i Sprawiedliwości. Pragnę serdecznie pogratulować panu Piotrowi Kapuście wyboru na stanowisko starosty powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Gratulując, pragnę równocześnie mu podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzył. Proponując moją osobę, dysygnując do stanowiska wicestarosty powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Dziękuję szanownej Wysokiej Radzie za udzielone poparcie. Dziękuję radnym, którzy oddali na mnie głos. Jestem przekonany, że razem wspólnie będziemy pracować i rozwijać powiat ropczycko-sędziszowski. Moi drodzy, bądźmy razem, budujmy wspólnie, bez kłótni, dla dobra mieszkańców naszej małej ojczyzny. Przewodniczącym Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego został Marek Flis, prezes honorowy klubu siatkarskiego Avia Solar Sędziszów Małopolski. Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Mogę zadeklarować jedno. Będę starał się, aby obrady naszej Rady przebiegały w sposób merytoryczny i spokojny. To mogę zagwarantować. Dodatkowo wybrano 3 nieetatowych członków zarządu powiatu. Andrzeja Bączkowskiego, Sławomira Bezary i Józefa Drozda, wszyscy reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. W tej kadencji nie będzie etatowego członka zarządu. Podczas sesji ustalono również skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, której zadaniem będzie kontrola działań administracyjnych.